Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Jest ze mną profesor Kacper Szulecki z redakcji Kultury Liberalnej oraz z Norweskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Cześć. Dzień dobry, witam, cześć. A ja przypominam, że możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. Jeśli lubicie to, co robimy, to pamiętajcie o tym, żeby nas tam subskrybować, czy to na podcastach, czy na YouTubie, komentować, lajkować, wystawać wszelkiego rodzaju pozytywne recenzje, bo to pomaga nam docierać do coraz większej liczby nowych widzów, czytelników, osób, które po prostu śledzą działania kultury liberalnej w mediach wideo audiowizualnych, że tak powiem. Nasze podcasty ukazują się 3 razy w tygodniu i dzieje się to tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu, za które serdecznie tutaj dziękuję. I jeśli właśnie podoba wam się to, co robimy, to serdecznie też zachęcam właśnie do wsparcia kultury liberalnej, chociażby przez portal Patronite. A dziś, chociaż za oknem piękne lato, to europejskich polityków już przeraża myśl o następnej zimie. I właśnie o tym będziemy rozmawiać. Inflacja oraz szalejące energii, w dużej mierze wywołane przez wojnę w Ukrainie i działania Władimira Putina, pogłębiają to zjawisko właśnie problemów na rynku energetycznym. Mamy taką informację nieoficjalną o tym, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki w liście do przedstawicieli rządu wskazał możliwe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Według niego w 2023 roku mają one wzrosnąć minimum o 180%. Problem jest taki, że brakuje de facto wszystkiego, mianowicie zarówno węgla, jak i gazu. Teraz zarówno jakby w przestrzeni krajowej, jak i w przestrzeni europejskiej. Jak to się stało? Dlaczego jakby brakuje wszystkiego? Bo często się porównuje tą sytuację do kryzysu energetycznego, naftowego z 1973 roku, ale tam brakowało tylko jednego surowca. Teraz brakuje prawie wszystkich. Jasne, ten kryzys tak naprawdę jest głębszy niż ten z 1973 roku, chociaż on pozostał w pamięci całego pokolenia i jakby naznaczył dekadę lat 70. Wszyscy, którzy przeżyli kryzys 73 roku, wspominają właśnie tam te niedziele bez samochodu i różne formy oszczędzania energii, ale tak naprawdę ten kryzys nie miał takiej skali, jak to, przez co przechodzimy w tej chwili, więc rzeczywiście zbiegło się kilka niezależnych od siebie czynników, plus mamy kryzys na właściwie wszystkich sektorach energetycznych. Zaczęło się już ponad rok temu, kiedy zaczęły rosnąć ceny gazu i pociągnęły za sobą ceny energii elektrycznej, dlatego że gaz bardzo często... Dużo wcześniej, tak, przed wojną. Tak, tak, tak. Chociaż też Rosja miała w tym udział, ale nie tylko. Tam chodziło również o wzrost popytu na rynkach azjatyckich, zmniejszenie podaży u niektórych dostawców, ale już wtedy zaczęło się robić źle. Natomiast to, co dzieje się w tej chwili, to jest takie coś, co po angielsku nazywa się perfect storm, czyli zbieg rzeczywiście kilku okoliczności, które razem dają naprawdę bardzo, bardzo dramatyczną sytuację makroekonomiczną i na rynkach energii, które mogą mieć naprawdę poważne skutki tej zimy. Zobaczymy. Oczywiście to jest najczarniejszy scenariusz, on się nie musi zrealizować. Ale to najczarniejszy... Co w takim razie możemy zrobić, żeby tego najczarniejszego scenariusza, czyli rozumiem tego, że rzeczywiście może zabraknąć surowców, czy to do ogrzewania domu, czy tego, że na przykład po prostu będzie blackout, czyli nie będzie prądu normalnie, to co możemy zrobić, aby go uniknąć? Całkowity brak, taki rzeczywisty fizyczny brak surowców jest jeszcze całe szczęście dość daleko na horyzoncie. Podobnie blackout, to jest jakby też scenariusz, który może się zrealizować, ale niekoniecznie musi. Natomiast to są, że... takie dwa czynniki, którymi się straszy, tak? Tak, 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 tak. To, że właśnie wyłączymy światło, włączymy, albo nie wiem, zamarzniemy zimą. Tak naprawdę najistotniejsze będzie rzeczywiście wzrost cen, który będzie miał wpływ na gospodarkę. Co możemy z tym zrobić? No przede wszystkim może zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja w tej chwili. Ceny energii na giełdach europejskich, energii elektrycznej, są rekordowe. W tej chwili najwyższe są od kilku tygodni we Francji, dlatego że, i tutaj właśnie to jest element tego, że niepowiązane ze sobą czynniki razem tworzą pewien układ. We Francji tak się akurat stało, że wyłączono połowę reaktorów atomowych do naprawy, co w związku z tym powoduje, że zużywa się więcej gazu, który jest bardzo drogi, więc on ustala bardzo wysoko cenę energii na giełdzie. W związku z tym Francja musi jeszcze dodatkowo podpierać importem na przykład z Wielkiej Brytanii. Rosną ceny w Wielkiej Brytanii przez to, że
eksport po wysokiej cenie jest jakby elementem rynku. To ciągnie ze sobą ceny w Skandynawii i to tak jakby przez to, że to jest system naczyń połączonych, działa w całej Europie. Bardzo istotnym elementem rzeczywiście jest tutaj właśnie ten gaz, którego autentycznie, fizycznie jest mniej niż powinno być i obawiamy się tego, że nie starczy go dla wszystkich. To nie jest tak, że go nie będzie w ogóle, ale nie starczy go dla wszystkich odbiorców i konsumentów. No ale jest go dlatego mniej, bo Putin po prostu reglamentuje te dostawy, które wcześniej były dostarczane właśnie dla Europy? Tak było częściowo już przed wojną, to znaczy Gazprom dostarczał mniej gazu niż robił to w poprzednich latach. No teraz wiemy, że w zeszłym tygodniu Nord Stream 1, który już wydawało się, że zostanie przywrócony z powrotem po tych naprawach technicznych, to robię w cudzysłowie, dlatego że tak naprawdę podawanie technicznych powodów, dla których Nord Stream nie działa tak jak powinien, ma na celu tylko i wyłącznie uniknięcie przez stronę rosyjską sankcji w sądzie arbitrażowym i tym, że musieliby tak jakby dostarczać gaz za darmo. Czyli są takie określone dostawy, znaczy określone zapisy, rozumiem, w umowie, tak, że Rosja nie może sobie sterować tym kurkiem, tak jej się podoba, dlatego używa tego argumentu, że coś tam trzeba było naprawić, tak, dlatego tyle gazu nie mogło pójść, ile miało pójść. Dokładnie, ale cały czas jakby widzimy, jest dalej taka sytuacja, że Rosja szuka tych uzasadnień, no bo nie może otwarcie powiedzieć, że po prostu wywiera nacisk na Europę albo stara się wprowadzić jakby trudną sytuację ekonomiczną u swoich odbiorców, ale w zeszłym tygodniu okazało się, że kolejna turbina pompująca gaz do gazociągu Nord Stream ma jakiś problem techniczny i ten przepływ spadnie do 20% normalnego jakby stanu. W związku z tym gazu rzeczywiście będzie mało, a to już oznacza, że Niemcy, którzy są głównym odbiorcą, jedynym odbiorcą gazu z Nord Streamu i jednym z głównych odbiorców gazu w Europie z Rosji, nie będą w stanie wypełnić magazynów przed zimą. No i tu rzeczywiście wszystkim zapaliły się czerwone lampki, dlatego że Niemcy nie używają tego gazu same, również eksportują, ten gaz jest kupowany przez innych odbiorców. I dlatego we wtorek Rada Europejska, czyli przedstawiciele, znaczy głowy państw i szefowie rządów europejskich postanowili o wprowadzeniu takiego systemu oszczędzania gazu do marca 2023 roku. 15%, zmniejszenie zużycia o 15%, ono jest dobrowolne. To znaczy to nie jest jeszcze taki cel wiążący, ale jest tam mechanizm zapisany, który pozwala na uruchomienie jakby takiego rzeczywiście wyższego stopnia jakby alertu gazowego, który wtedy spowoduje, że wszyscy razem będziemy ten gaz musieli oszczędzać. Ale to zmniejszenie o 15% w stosunku do czego? W stosunku do normalnego zużycia. Czyli do tego, średniego zużycia sprzed ostatnich bodajże 5 lat, tak to było? Tak, i tam widziałem już jakieś takie szacunki, że to spowoduje zmniejszenie zużycia jakieś 35 miliardów metrów sześciennych. To nie jest tyle, ile potrzeba, zwłaszcza, że rosyjski gaz może jeszcze, jakby też może go płynąć jeszcze mniej, bo na razie cały czas płynie korytarzem ukraińskim, mniej niż wcześniej, ale jednak płynie i płynie właśnie jeszcze przez Nord Stream 20%. Tutaj dwie istotne rzeczy. To, co robi w tej chwili Putin, to jest wykorzystanie faktu, że gaz, jakby popyt na gaz w Unii Europejskiej jest ekstremalnie nieelastyczny. To znaczy, że my nie jesteśmy w stanie szybko zmniejszyć zużycia gazu, a w związku z tym każde zmniejszenie podaży, czyli zmniejszenie ilości tego gazu na rynku, skutkuje natychmiastowym wzrostem ceny. I przez to Rosja jest w stanie sobie rekompensować zmniejszony przepływ, zmniejszony eksport, tym, że dostaje więcej pieniędzy za ten gaz, który sprzedaje. Czyli de facto Rosja eksportuje mniej, a dostaje więcej pieniędzy. To jest optymalna sytuacja niestety dla Rosji w tej chwili, w stanie wojny, dlatego że dalej jakby budżet Federacji Rosyjskiej się napełnia tak, jak się napełnia, albo nawet bardziej, a jednocześnie powoduje te wszystkie negatywne skutki, jakby presję na rządy państw unijnych, żeby coś zrobiły, dlatego że sytuacja ekonomiczna robi się niewesoła. Mhm. A to druga kwestia, o której mówiłeś? A druga kwestia jeszcze jest taka, że sposób niestety, w jaki ten mechanizm oszczędzania gazu został zaprojektowany, on jest zrobiony, jest niekompletny, wręcz wadliwy miejscami. Tak się akurat składa, że równo prawie 3 miesiące temu razem z niemieckimi, amerykańskimi kolegami wydaliśmy taki raport i analizę dotyczącą tego, jak Unia mogłaby oszczędzać gaz, jakby przygotowując się na to, nawet nie tylko na to, że Rosja odetnie
eksport, ale że zostanie podjęta decyzja polityczna w Unii Europejskiej na temat embarga. Oczywiście to jest mało realistyczne, ale jakby no, należy się na to przygotować. I to miało być oparte na trzech filarach. Pierwszy to były jasne cele unijne i krajowe dotyczące tej oszczędności, takie, żeby wszyscy wiedzieli, do jakiego poziomu chcemy ten gaz oszczędzać. Drugie to było powszechne jakby uczestnictwo wszystkich interesariuszy, czyli wszystkich tych konsumentów różnych rodzajów. A trzecie, sprawiedliwy podział obowiązków i jakby tych ciężarów dotyczących tego, jak to zostanie wprowadzone. I czego brakuje w tym projekcie unijnym? W tej chwili mamy cel, tak jak mówiłem, ale on nie jest wiążący i jest jeszcze dość mało ambitny. Poza tym na czyli razie, te 15% to jest zbyt mało w twojej ocenie? Wydaje mi się, że to jest zbyt mało. On jakby niektóre kraje unijne w ogóle nie są w stanie tego wprowadzić, dlatego zostały od razu jakby wyłączone, na przykład takie kraje jak Cypr, które w ogóle nie są za bardzo połączone z europejskim systemem gazowym, a jeszcze dodatkowo bardzo opierają się na gazie w ogóle w elektroenergetyce. One po prostu nie mogą w tym brać udziału. Ale to, co jest istotne, rządy unijne przez to, że no, wiadomo, to są demokratyczne rządy, które odpowiadają przed swoimi wyborcami, bardzo starają się chronić konsumentów i robią to najczęściej, jeżeli mogą, kosztem przemysłu. Wydaje mi się, że to jest błąd, dlatego że jeżeli przemysł energochłonny, ten, który zużywa dużo gazu, będzie musiał całkowicie wstrzymać działalność, to będzie ogromny kryzys ekonomiczny dla Europy. Dlatego należy chronić też przemysł, to znaczy rozłożyć obciążenia również w taki sposób, żeby być może wymagać czegoś od gospodarstw domowych, nie zdejmować z nich zupełnie odpowiedzialności. Wiadomo, że musimy zapewnić temperatury takie, żeby dało się żyć zimą, ale wymaganie na przykład obniżenia temperatury w domu o 2 stopnie, to nie jest coś, czego nie jesteśmy w stanie wymóc. Mhm. A w jaki sposób miałoby to wyglądać w praktyce? To znaczy, załóżmy, że tak jak mówisz, w jakiś sposób te gospodarstwa domowe będą musiały jakoś dołączyć się, czy jakby czegoś się wyrzec, czy po prostu ponieść też po prostu jakieś konsekwencje tej sytuacji, no to okej, ustalamy, że na przykład temperatura w domu, to załóżmy, będzie 19 stopni zimą. I w jaki sposób można byłoby to egzekwować? To bardzo zależy od krajowych regulacji, dlatego że jeżeli są takie systemy, które już jakby istnieją, wiem, że w Niemczech coś takiego rzeczywiście jest, jakby jest możliwość egzekwowania tego, to jest wykonalne. Oczywiście mechanizm cenowy też działa, to znaczy gaz drożeje, to powoduje, że wszyscy konsumenci mają... Może jednak, sami będą chcieli obniżyć tę temperaturę de facto? Tak, ale pamiętajmy, że konsumenci indywidualni, gospodarstwa domowe są jednak chronieni, to znaczy wahania cen na rynku gazu docierają do nich po jakimś czasie i są zapośredniczone przez to, tak jak wspomniałeś, na przykład Urząd Regulacji Energetyki w Polsce, który ustala taryfy dla odbiorców końcowych i one niekoniecznie odzwierciedlają ceny rynkowe, a jeżeli to robią, to z dużym opóźnieniem. W związku z tym, jeżeli nagle rosną ceny i bardzo spada ilość gazu na rynku, to zanim ten sygnał cenowy dotrze do gospodarstw domowych, mija sporo czasu. Dlatego ważne są też jakby takie kampanie bardziej edukacyjne, społeczne, tworzenie jakiegoś takiego, no, mamy przykłady historyczne tego, jak oszczędzano różne surowce, na przykład, nie wiem, świetnie zadziałała kampania oszczędzania wody w Republice Południowej Afryki w pewnym momencie, dlatego że okazało się, że po prostu wody w Cape Town na przykład może zabraknąć i wprowadzono jakby taki bardzo jasny cel, który mówił, ok, poniżej tego poziomu, jeżeli zejdziemy, to będzie już rzeczywiście katastrofa i wtedy w ramach trochę takiego czynu społecznego, czegoś takiego, co widzieliśmy w Polsce na początku wojny w związku z pomocą uchodźcom, jakby da się uruchomić entuzjazm społeczny i skanalizować go w tę stronę. I to jest na pewno lepiej zrobić coś takiego, niż straszyć cenami i dawać też jakby pożywkę dla sił populistycznych, które tylko czekają na to, żeby rzeczywiście jak najwięcej rządów w Europie miało problemy i jakby ta sytuacja ekonomiczna dalej robiła się dramatyczna. Mhm. Zanim cię jeszcze zapytam o to, jak my, to znaczy konkretnie Polska, jesteśmy przygotowani do tego kryzysu, już obecnego, ale też nadchodzącego wraz z tym, jak temperatury będą spadać, to chciałem cię zapytać jeszcze o kwestię Rosji, to znaczy ty pisałeś w swoim tekście o Nord Stream 2, kiedy tłumaczyłeś tam tekst bodajże miał tytuł Dlaczego Niemcy wciąż chcą budować Nord Stream 2?
I tam tłumaczyłeś, dlaczego jakieś tradycje polityki niemieckiej, energetycznej i relacje Niemiec z Rosją. Natomiast tam się pojawiła ta kwestia szantażu gazowego i ty tam ją określiłeś jako bardzo mało prawdopodobną i że Niemcy również tak do tego podchodzili. Dlaczego jednak ta broń gazowa stała się tak skuteczna i dlaczego jakby w długotrwałym wspomniałeś o tych cenach surowców i o ich dostępności, ale dlaczego Rosja się zdecydowała na to i dlaczego jakby może sobie na to pozwolić? Wracając do tego tekstu, to jakby to, o czym pisałem, to było rzeczywiście ten punkt widzenia Niemiec. To znaczy to, jak wielu niemieckich analityków i polityków widziało to zagrożenie, uznając je rzeczywiście za mało prawdopodobne, dlatego że uważali Rosję za jednak racjonalnego gracza i Gazprom za w gruncie rzeczy normalną firmę. Na rynkowych zasadach, która musi działać tak i musi jakby się spinać bilans, czyli przez to, że mają wydatki u siebie w kraju, to muszą mieć zyski za granicą. Tak zawsze działał Gazprom rzeczywiście i wcześniej działało Ministerstwo Gazu i Energetyki w Związku Radzieckim, czyli jakby ogromne straty na rynku krajowym rekompensowało sobie zyskami na eksporcie. I przez to, że to funkcjonowało tak przez niemal 40 lat, to należało się spodziewać, że tak będzie dalej. W pewnym sensie tak jest, dlatego że, tak jak powiedziałem, nieelastyczny popyt na gaz powoduje to, że Gazpromowi dalej budżet się spina, to znaczy da się uzyskać te przychody, które są spodziewane, tylko że jednocześnie zmniejsza się eksport, jakby wolumen eksportu. No i to jest coś, gdzie rzeczywiście i niemieccy, i europejscy analitycy wyłożyli się, to znaczy nie spodziewali się, że ten mechanizm w ten sposób zadziała, że to będzie trwało tak długo i jakby da Gazpromowi możliwość odbicia sobie zmniejszonego eksportu na cenach. Dlatego, że no nie wiem, na przykład Komisja Europejska po 2011 roku zaczęła robić takie stres testy, czy jakby testy tego, na ile system energetyczny europejski jest przygotowany na załamanie czy przerwanie dostaw ze wschodu. Się nazywa test strategiczny -N-1, czyli jakby kiedy odpadnie główny dostawca, i w tym przypadku jest oczywiście to Rosja. Mm-hmm. Testy wychodziły dość optymistycznie, przynajmniej tak się wydawało, dlatego że tam jakby wynikało z tego, że nawet gdyby zostały przerwane natychmiast całkowicie dostawy z kierunku rosyjskiego, no to Unia Europejska jest w stanie przez 6 miesięcy sobie jakoś tam poradzić z innymi źródłami, magazynami i tak dalej. No tylko, że 6 miesięcy. Wtedy wydawało się, że to jest dużo, ale teraz tak naprawdę właśnie tyle minęło od początku wojny praktycznie i nagle się okazuje, że my się nie zmagamy z kryzysem, który będzie trwał pół roku, tylko z czymś, co trwa lata. To, co robi Putin, to jest tak naprawdę, ja nie lubię tego określenia szantaż gazowy czy broń energetyczna, bo to są po prostu kontrsankcje, to znaczy Unia Europejska wprowadza pewnego rodzaju sankcje, a Rosja odpowiada tymi narzędziami, które ma. No i gaz jest zdecydowanie czy w ogóle energetyka, dlatego że też ropa, ale też jakby węgiel, to są narzędzia, które są jakby w tym na palecie, z której Moskwa może korzystać i wykorzystuje je rzeczywiście sprawnie, dlatego że w tej chwili wygląda na to, że to niestety Zachód bardziej krwawi w tej wojnie ekonomicznej niż Rosja. Mhm. Czyli to jest tak, że zaczęło się od tego, że Rosja zaatakowała Ukrainę, jeszcze pierwsze sankcje w ogóle zostały wdrożone przez Zachód zanim doszło, przed 24 lutego, no i my w odpowiedzi na tę agresję wprowadziliśmy jako Unia Europejska, ale też szerzej jako Zachód ze Stanami Zjednoczonymi, różnego rodzaju sankcje, chociażby właśnie na sektor energetyczny w Rosji, i Rosja odpowiedziała przez to, że ograniczyła po prostu dostawy surowców do Europy, na czym, czyli w tym kołowrocie takim sankcjowym, to my na nim bardziej teraz tracimy, tak? Tak, można tak powiedzieć. Zaczęło się od tego, że jakby wielu analityków przyznaje, że ja też, uznawało, że inwazja otwarta Rosji na Ukrainę jest jakby, jest nierealistyczna, dlatego że jest nieracjonalna. Większość analityków, ale tak. to jest pokłosie tego, o czym ty wspomniałeś, w kontekście. Znaczy, wydaje mi się, że my w Polsce raczej nie uważaliśmy Rosji czy Gazpromu w 100% za racjonalnego gracza, biorąc pod uwagę doświadczenia i zaszłości historyczne, natomiast faktycznie nawet w polskiej analityce, publicystyce raczej się oceniało, że ta pełnoskalowa inwazja jest
tym po prostu najmniej prawdopodobnym scenariuszem. Między innymi dlatego, że wydawało się, że jakby skutki dla Rosji, dla gospodarki rosyjskiej będą tak straszne, że to jest coś, czego Putin nie zaryzykuje. No i rzeczywiście, kiedy te pierwsze sankcje zostały wdrożone zaraz, jakby pierwszy pakiet, drugi, trzeci, również bardzo dużo ekonomistów i analityków twierdziło, że gospodarka rosyjska padnie, to jest kwestia tygodni, no może miesięcy. Teraz widzimy, że tak nie jest. To znaczy, może jest nawet odwrotnie. Niedawno był opublikowany w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy artykuł autorstwa Anny Wojciuk i Macieja Kisielewskiego, którzy wręcz twierdzą, że zachodnie sankcje wzmocniły Putina. To znaczy, to jak wprowadzamy te sankcje i to jak traktujemy je nie jako instrument, który jest bardzo konkretnie nastawiony na uzyskanie bardzo jasno sprecyzowanego efektu, tylko bardziej coś takiego jakby... Taką demonstrację, taki moralny odruch, to znaczy to jest oczywiście jasne, że chcemy w jakiś sposób ukarać agresora, kogoś kto złamał zasady i stoimy po stronie Ukrainy, w związku z tym staramy się jakby, tak jak nie wiem, na zasadzie bojkotu konsumenckiego trochę, zerwać wszystkie stosunki gospodarcze z Rosją. Tylko problem jest taki, że część sankcji działa, na przykład te dotyczące transferu technologii i sprzedaży jakby wysoko takich skomplikowanych różnych systemów elektronicznych, one bardzo uderzają w gospodarkę rosyjską i w wojsko rosyjskie. Natomiast sankcje energetyczne wygląda na to, że są wręcz kontrproduktywne, to znaczy w tej chwili Rosja bogaci się bardziej niż wcześniej przez to, że pozwoliliśmy na wzrost cen energii. No i warto rozważyć, jakby tam Wojciuk i Kisielewski mówią, że Unia Europejska zaraziła się trochę sposobem robienia polityki zagranicznej, który charakteryzował się PiS przez ostatnie lata, czyli właśnie jakby taka teatralność, robienie rzeczy na pokaz, a niekoniecznie po to, żeby one działały. I tak właśnie wyglądała polityka wschodnia Polski po 2015 roku. No i tutaj niestety ta unijna polityka też tak wygląda, dlatego że były propozycje innego rodzaju sankcji, na przykład tego, żeby po pierwsze wprowadzić cenę maksymalną za gaz na rynku europejskim. To również Mateusz Morawiecki o tym mówił. Chodzi o to, że Unia jest na tyle dużym rynkiem, że jest w stanie wymóc na swoich partnerach jakby pewien poziom, powyżej którego za gaz nie będzie płacić. To jest to trochę pomysł też Unii Energetycznej jeszcze Donalda Tuska, tak? To tam też było chodziło o negocjowanie cen jako cały blok, po to, żeby ta cena była po prostu niższa. Tak, tylko tam chodziło o to, żeby obniżać ceny i żeby jakby skupować wspólnie, czyli taki mechanizm hurtowy, i chodziło głównie o negocjacje z Rosją, a tutaj chodzi też o kupowanie w ten sposób LNG z krajów azjatyckich, dlatego że tam była proponowana cena przez ekonomistów około 50 euro, zdaje się, i to oznaczało jakby historycznie już i tak bardzo wysoką cenę, która powinna być do przełknięcia, natomiast ona dawałaby jeszcze stabilność ekonomiczną na rynku europejskim. A druga sprawa to były cła importowe na energię, zwłaszcza na ropę. Chodziło o to, że zamiast pozwalać Rosji na jakby zwiększanie zysków, a zmniejszanie importu, można było utrzymać stały import, ale odbierać nadwyżkę z tych zysków i przeznaczyć ją, nawet można było przeznaczyć ją na, no nie wiem, pomoc humanitarną Ukrainie. To jest też wykonalne, jakby Unia Europejska jest potęgą regulacyjną i jest w stanie takie rzeczy przeprowadzić. Ale myślisz, że to jest kwestia braku woli politycznej? To znaczy, czy na przykład łatwiejsze są do wprowadzenia takie sankcje, które już teraz zostały wprowadzone, niż opracowywanie takiego kompleksowego mechanizmu w rodzaju właśnie tych ceł, czy wspólnych zakupów energii, czy tej ceny maksymalnej? Ja do końca nie rozumiem, jakie były właściwie motywy państw europejskich w wprowadzaniu tych konkretnie sankcji, na jakie się zgadzały. Tam wiadomo, że rozbieżność głosów i interesów jest spora. Są jeszcze Węgry, które w ogóle mają to wszystko. Warto też powiedzieć, że właśnie w tym wtorkowym porozumieniu Rady Europejskiej, no to Węgry były państwem jedynym, które sprzeciwiło się w ogóle tym kwestiom ograniczenia gazu o te 15%. No, po tym, co Viktor Orban mówił w Siedmiogrodzie tydzień temu, no, widzimy, że jakby Węgry autentycznie mają w tej chwili kurs absolutnie sprzeczny z resztą Unii Europejskiej. No, tam było jasno powiedziane, że Ukraina tej wojny nie może wygrać, plus jeszcze jakieś parę wstawek o pochwałę czystości narodowej, no także to taki standardowy orbanowski miks, natomiast faktycznie on jest coraz bardziej w sprzeczności
z tym, co mówią inni przywódcy Unii Europejskiej. Ale niestety Orban widzi, że pewnie tego typu retoryka będzie znajdowała posłuch gdzieś tam na marginesach polityki zachodniej również, dlatego że sytuacja ekonomiczna robi się taka trudna, ale to, co jest istotne, Stany Zjednoczone rozważają teraz wycofanie się z tego embarga na ropę rosyjską właśnie dlatego, że całe szczęście doszli do wniosku, że jakby to jest ewaluacja tej polityki, okazuje się, że ona nie działa i może lepiej wprowadzić po prostu inny instrument, dlatego że no i to też podkreślają Wojciuk i Kiślewski, jest cała literatura na temat sankcji w stosunkach międzynarodowych, która mówi bardzo jasno, sankcje przeciwko dyktaturom nigdy w historii nie działały, to znaczy one nigdy nie zmieniały zachowania dyktatur, dlatego że raczej wywołują ten efekt oblężonej twierdzy. Oblężonej twierdzy, to właśnie zbierania się wokół sztandaru i wiemy to z sankcji dotyczących Kuby, Wenezueli, Iranu, Libii. Jedyny właściwie przykład, który zawsze pada jako taki kontrargument, no to jest RPA w czasach apartheidu, ale to był zupełnie jakby inny rodzaj sankcji, inna sytuacja, więc niestety sankcje są odruchem, naturalnym odruchem moralnym, ale nie możemy zapominać, że w ostatecznym rozrachunku chodzi nam o to, żeby pomóc Ukrainie i zmusić Rosję do tego, żeby w pierwszej kolejności zatrzymała inwazję, potem możliwie wycofała się z zajętych terenów. Jeżeli sankcje do tego nie prowadzą, to znaczy nie jesteśmy w stanie pomagać Ukrainie bardziej i dodatkowo jeszcze wspieramy Rosję, to znaczy, że coś nie działa. Mhm. No wydaje mi się, że tu też jest kwestia problematyczna, taka polityczna, tak? Znaczy wprowadzamy sankcje często motywowane albo presją, szczególnie no w ramach Unii Europejskiej, czyli taką presją demokratyczną na polityków. No i potem właśnie coś, co ty nazwałeś z punktu amerykańskiego ewaluacją, czyli czymś zupełnie racjonalnym, w takim politycznym środowisku jest problematyczne, bo to znaczy, że chwila, to czym się chwaliliśmy jeszcze 2-3 miesiące temu, teraz się z tego wycofujemy i będzie to w jakiś sposób uznane za słabość, a w sumie to po prostu chodziłoby o wprowadzenie rozwiązania, które jest skuteczne, bez znaczenia takiego ideologicznego, tak? Znaczy mamy cel i te rozwiązania, które zostały wprowadzone, tego celu nie osiągają, w związku z tym trzeba wprowadzić inne. Jasne. Nie wiem, jak po 2 latach walki z koronawirusem politycy mogą jeszcze myśleć, że są w stanie jakby a priori wiedzieć, jakie to instrumenty Chinach, będą działały. Na tak? przykład, kiedy rozmawiają się politycy zero COVID, ale tam jest ten sam problem, znaczy ten problem właśnie oparty na tym, że władza opiera się na autorytecie, no więc jakby nie może podważać sama tego autorytetu, więc nie może się przyznawać do błędów, no ale w państwach Unii Europejskiej chyba nie ma aż takiego problemu. Nie, ale nawet Komitet Centralny Chińskiej Partii Komunistycznej wprowadził elastyczną politykę zero COVID, to znaczy okazało się, że polityka zero COVID jest dalej utrzymana, ale robimy ją troszeczkę inaczej niż wcześniej zakładaliśmy, więc myślę, że elastyczne sankcje też byłyby pewnie tutaj na miejscu, no bo jednak rzeczywiście to, co jest najistotniejsze i to, co też ten artykuł, o którym mówię, się podkreśla, ważna jest pomoc militarna dla Ukrainy, pomoc humanitarna dla Ukrainy, no i sankcje, które rzeczywiście będą bolały Rosję ekonomicznie i militarnie. Mhm. Czyli to, że jakby nie pozwolą Rosji odbudowywać na bieżąco arsenału, tak żeby rzeczywiście osłabiać jakby dalej to uderzenie na Ukrainę. A wszystkie pozostałe rzeczy, jeżeli nie działają i stają się tylko czystą polityką symboliczną, jakby grą ciałem, to znaczy, że warto z nich zrezygnować, ponieważ my płacimy na Zachodzie wysoką cenę za to i możemy znowu jakby doprowadzić do sytuacji, w której niestety jakby no, poparcie polityczne dla jakichkolwiek działań, tych właśnie tych kluczowych, czyli na przykład wysyłania broni i wsparcia uchodźców, będą trudniejsze przez to, że robimy coś, co tak naprawdę nie przynosi żadnych pozytywnych skutków, natomiast ma negatywne skutki uboczne. No tak, no i też taki cel jest Putina dokładnie, znaczy, żeby zniechęcić po prostu nas do popierania tej ukraińskiej sprawy, pokazując, jakie ona ma negatywne dla nas konsekwencje. No i sam taki kierunek tych działań wydaje się racjonalny, to znaczy, no jeśli my w domu będziemy mieć zimno i nie będziemy mieć czym ogrzać, albo tego prądu zacznie brakować w tym najczarniejszym scenariuszu, no to wiadomo, że to będzie dla nas ważniejsze niż fakt, w jaki sposób Ukraina sobie radzi na froncie. Ale mówiłeś o tym, że jakimś o szeregu działań, które względem Rosji moglibyśmy podjąć, ale też co robimy poza tym, bo rozumiem, że teraz trwa akcja wielka napełniania tych magazynów gazu, ale czy my na przykład możemy, czy przede wszystkim czy to wystarczy, znaczy czy te magazyny są na tyle duże, że na przykład załóżmy, że napełnimy je w 100%, słyszałem, że można nawet jakby powyżej tych 100% napełnić te magazyny,
to czy to wystarczy, ale też czy to nie jest tak, że po prostu ten surowiec na przykład nie możemy kupić go, załóżmy, od Stanów Zjednoczonych, które przecież od niedawna są eksporterem i teraz jednym z największych eksporterów na świecie właśnie tego surowca, czy z jakichś innych krajów, czy tak samo na przykład nie można zrobić z węglem, czy rzeczywiście ta sytuacja jest tak bez wyjścia, skoro wiemy o tym, że ona nadciąga i mamy te kilka miesięcy, żeby się przygotować, to w takim razie jak to wygląda i co można byłoby jeszcze zrobić? Wiele zależy od czynników, które są poza naszą kontrolą, to znaczy na przykład od tego, jak będzie wyglądała zima. Jeżeli zima czy będzie zimno, czy nie? Tak, czy będzie zimno, czy nie. Jeżeli zima nie będzie zimna, tak jak ostatnio, nie była aż tak zimna, to możemy z tego kryzysu na pewno wyjść obronną ręką. Magazyny powinny wystarczyć, plus te dodatkowe właśnie inne kierunki importu, czyli gaz z Algierii, gaz z Norwegii. Norwegia niestety, jakby dostawcy pozaeuropejscy inni niż Rosja, niestety nie są w stanie tego eksportu zwiększyć. Bo nie ma infrastruktury? Na przykład między nami a Stanami Zjednoczonymi? To też nie ma żadnej rury, tak? No nie ma rury, ale a też porty, gazoporty LNG, to chodzi głównie o te, które są po amerykańskiej stronie, czyli te, które by ten gaz musiały najpierw skroplić do transportu, żeby on mógł popłynąć do Europy. No jakby Amerykanie nie są w stanie zbudować tych portów tak szybko. My mamy dość dużo terminali przyjmujących, ale też nie jesteśmy, nie ma aż tyle gazu LNG na rynku, to jest ciągle dość młody rynek. LNG to jest technologia, która pojawiła się jakby tak może od 10 lat jest istotnym elementem na światowym rynku gazu i w ogóle stworzyła światowy rynek gazu, który wcześniej był czysto regionalny. Dlatego jesteśmy tak uzależnieni od Rosji, bo kiedyś gazem handlowało się tylko i wyłącznie regionalnie właśnie przez gazociągi. Holandia zmniejsza wydobycie już od dawna i będzie prawdopodobnie, może je przedłużyć, ale jakby te sejsmiczne problemy na północy Holandii są na tyle duże, że niewiele da się tam zrobić. Także nie mamy zbyt wielu opcji. Oczywiście można też rozwijać biogaz, ale też ciężko to zrobić szybko. Jakby ten horyzont do 2030 roku, czyli to, co Unia Europejska w maju zaproponowała w ramach strategii Repower EU, to jest rzeczywiście jakby horyzont, w którym możemy przygotować się już na właściwie całkowite uniezależnienie od Rosji. Natomiast to, co będzie się działo w tym roku i w przyszłym roku, to jest jeszcze poza naszą kontrolą i Rosja niestety rozdaje karty w tym momencie. To znaczy jesteśmy dalej od niezależni, staramy się uniezależnić, no ale oczywiście dla Rosjan to jest też jasny sygnał. To znaczy jeżeli dla nich zamyka się główny rynek eksportowy, no to podważa też bezpieczeństwo energetyczne Rosji, tylko bezpieczeństwo odbioru. A to oznacza, ale Rosja może sobie na to pozwolić? Ale czy ty, jak oceniasz prawdopodobieństwo tego skrajnego scenariusza, czyli na przykład zupełne zakręcenie tego kurka? Ja obawiam się bardzo w ogóle jakby tej wizji, dlatego że niestety wydaje mi się, że to ostateczne zakręcenie kurka może nastąpić tylko i wyłącznie w momencie otwartego konfliktu Rosji-NATO. Więc wolałbym nawet na ten temat nie gdybać, dlatego że obawiam się, że to kiedy to nastąpi, to akurat brak gazu może być jednym z dalszych i mniej istotnych problemów, jakie będziemy mieli wtedy ze strony Rosji. Mhm. Czyli wydaje mi się, że jakby w warunkach takich, kiedy Rosja stara się mimo wszystko utrzymać pozory normalnych stosunków z Zachodem, czyli tak jak teraz na przykład właśnie odgrywanie całego tego teatru z technicznymi problemami po to, żeby pokazać, że to wcale nie jest coś politycznego, tylko dalej to jest business as usual. Kiedy przekroczymy pewien próg i jakby Rosja rzeczywiście będzie otwarcie szantażować Europę energią, to będzie znaczyło, że jakby te stosunki się już tak pogorszyły, że być może jesteśmy jakby na skraju w ogóle otwartego konfliktu Rosja-NATO. No właśnie, a wtedy, tak jak mówię, to nie będzie najważniejszy problem, z jakim będziemy się mierzyć. A powiedz już tak w kontekście ściśle polskim, jak my jesteśmy gotowi, czy jak się przygotowujemy na tę zimę i jesień już. Ostatnio tą polską stroną polityczną, energetyczną wstrząsnęła dymisja Piotra Naimskiego, czyli rządowego pełnomocnika do spraw infrastruktury energetycznej, bardzo ważnej postaci w ogóle dla polskiej energetyki przez lata. Dymisja przedziwna w takiej formie, to znaczy pan Piotr Naimski napisał na Facebooku taki wpis, w którym właśnie bardzo wyrażał swój żal na ten temat, ale też mówił właśnie, że są oskarżone, że z nim się nie da współpracować, o brak woli do tej współpracy,
Następnie Mateusz Morawiecki, który Piotra Naimskiego zdymisjonował, bardzo mu podziękował za to, że jest jeden z najwybitniejszych ekspertów w polskiej energetyce, ale no jednak musimy się pożegnać. Co ty z tego rozumiesz? To było takie zerwanie jak z komedii romantycznej trochę, to znaczy jesteś dla nas za dobry i zasługujesz na więcej, więc tak, to, nie możemy dłużej być razem. To nie ty, tylko ja. Tak, tak. Ale zaczynając od tego, na ile Polska jest przygotowana. Jeżeli chodzi o magazyny, to z tego co wiem, to Polska jest dość dobrze przygotowana. I jedyny problem jest taki, że i znowu tutaj jakby chodzi o to, o sposób robienia tej polityki zagranicznej przez PiS. Cały czas była mowa o tym, że nie przedłużamy kontraktu z Gazpromem na gazociąg jamalski, nie będziemy z tego kierunku kupować gazu. Mamy dywersyfikację dostaw, więc będziemy kupować z innych kierunków, no ale inne kierunki, to co się kryje pod tym określeniem, to był między innymi gaz z zachodu czy z południa, który dalej byłby gazem rosyjskim, no bo tylko po prostu kupionym na europejskim rynku od Czechów czy od Niemców, czy jakby z tamtego, że nawet nie od nich, tylko jakby po prostu z tamtych kierunków. Jeżeli tego gazu rosyjskiego nie będzie w Europie po prostu, albo będzie go za mało, to Polska też będzie miała problemy i to widać. No i jakby tutaj przechodząc płynnie do pana Naimskiego, nie da się ukryć, że jego zasługą i jakby takim jego autentycznie dzieckiem politycznym jest gazociąg Baltic Pipe. To jest projekt... Rozpoczęty jeszcze w poprzednich rządach, tak? Rozpoczęty jeszcze w poprzednich rządach PiS. To znaczy on jakby był, nie pamiętam jaką funkcję wtedy pełnił, teraz ostatnio był pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 i potem u prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełnił jakąś inną funkcję, ale on wtedy już zabiegał o to, żeby ten gazociąg powstał, więc jakby trzeba mu oddać to, że... Czyli to jest gazociąg pomiędzy Polską a Norwegią. Polską, Norwegią, przez Danię, tak. Oczywiście to, co, o czym się może zapomina, to nie jest tak, że Polska zawsze mogła sobie ten gazociąg zbudować albo dogadać się z Norwegią. Kiedyś, czyli jeszcze te właśnie kilkanaście czy 20 lat temu, norweski, wtedy Statoil, dzisiaj Equinor, w ogóle nie był zainteresowany wchodzeniem na rynek środkowoeuropejski, dlatego że była taka jakby trochę nieformalny podział stref wpływów, to znaczy Statoil miał Europę Zachodnią, a Gazprom miał Europę Wschodnią i oni sobie nie wchodzili w drogę nawzajem. Potem to się wszystko zmieniło, dlatego że rynek europejski został liberalizowany i dzięki temu właśnie Norwegowie mogli w ogóle jakby rozważać to, żeby dostarczać bezpośrednio gaz do Polski. Ale mniejsza z tym. Rzeczywiście jakby to jest zasługa pana Naimskiego i trzeba mu to oddać. I ten, rozumiem, Baltic Pipe już jest gotowy, tak, ale jeszcze nie został włączony. Tak? Tak, tak. No i oczywiście będzie też problem z tym, na ile jesteśmy w stanie w pełni używać tego gazociągu w momencie, kiedy popyt na norweski gaz jest tak wysoki, to znaczy na ile da się wypełnić rzeczywiście tą rurę do końca. No ale żeby jakby tak nie słodzić, no moje, miałem dużo uwag do pracy pana Naimskiego cały czas, jakby nasze wizje. Tu polecamy wam teksty Kaspera Szuleckiego na naszej stronie. Tam jest trochę tych uwag. Jest trochę tych uwag, tak rzeczywiście jak się wpisze pewnie nazwisko albo słowo klucz Piotr Naimski, to będzie się pojawiać wiele razy. To, co jest istotne, owszem, Piotr Naimski dążył do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, ale jednocześnie doprowadził do uzależnienia Polski od gazu, przez to, że on w ogóle jakby był szarą eminencją energetyki czy polityki energetycznej w Polsce. Mało się, jakby jeżeli ktoś nie interesuje się energetyką, to może nie znać tego nazwiska prawie wcale. No bo to nie był minister, to nie był człowiek też specjalnie medialny, tak? Taki, który właśnie był szczególnie obecny w takich, nie wiem, sferze mediów społecznościowych, natomiast faktycznie jego wpływ był ogromny. Tak, tak, on ma też taki właśnie taki bardzo cezariański styl retoryczny, raczej twardo, krótko, zwięźle. Ale to jest oczywiście postać, która w polskiej polityce działa od wielu lat, jeszcze jakby wymieniając dalej zasługi, no to jest współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników w 1976 roku razem z Antonim Macierewiczem i oczywiście innymi, bardziej kojarzonymi może potem skorym postaciami jak Jacek Kuroń. Ale ważne jest też to, że w ramach takiego bardzo centralistycznej wizji energetyki Naimski bardzo cały czas trzymał się spółek węglowych i w ogóle węgla, sektora węglowego. On był zwolennikiem budowy Ostrołęki, tak, i tej rozbudowy, o tym blok C słynny. Tak. Jakby wszystko to, co daje się, bo to jest człowiek, który ma bardzo propaństwową wizję, to jest jednocześnie plus i minus, to znaczy on, wiem i wierzę, że on chce dobrze dla Polski,
Natomiast czasem wychodziło tak, że niekoniecznie było to dobrze dla Polaków i Polek. To znaczy to, co jest dobre dla Polski, tak jak to rozumie PiS, niekoniecznie jest dobre dla ludzi, dla obywateli. Ale to rozwin to. Dlaczego tak było? No, między innymi chodzi o stosunek do OZE. To znaczy OZE, które są rozproszone i nie da się ich jakby kontrolować przez spółki Skarbu Państwa. To było zawsze coś, co Gdański albo ignorował, albo otwarcie zwalczał. Wszystkie jakby takie formy, właściwie w ogóle energetyka po 2015 roku w Polsce konsolidowała się wokół tych czempionów państwowych, czyli wielkich spółek energetycznych, chociaż Naimski był przeciwnikiem fuzji Orlenu i Lotosu. Mhm. No to się też faktu... właśnie teraz się mówi to o tym jako porażce właśnie przeciwników tej wielkiej fuzji, no i zwycięstwie Daniela Obajtka, który teraz już raczej nie będzie miał takich wielkich przeciwników właśnie tej operacji. No tak czy inaczej, OZE rozwijały się w Polsce niejako wbrew polityce rządu. Przede wszystkim fotowoltaika, która eksplodowała w ostatnich latach po prostu. Wiemy, że przekroczyliśmy w tej chwili 10 gigawatów mocy zainstalowanych w fotowoltaice, czyli w panelach słonecznych, 20 lat wcześniej niż rząd zakładał. A ta strategia rządowa to jest w dużej części strategia właśnie Naimskiego. Oprócz tego w ostatnich latach, ostatnio widziałem taką informację, 30 gigawatów odnawialnych źródeł energii nie dostało pozwolenia na przyłączenie, czyli nie zostały zbudowane, chociaż byli inwestorzy chętni wybudować aż 30 gigawatów. To byłyby ogromne moce, które dzisiaj bardzo by nam pomogły. Przede wszystkim obniżyłyby ceny energii, zmniejszyły uzależnienie od węgla, zmniejszyły uzależnienie od gazu. No niestety ich nie ma. Wiemy, że fotowoltaika w zeszłym tygodniu pobiła rekord produkcji dziennej. No i tam widziałem też takie szacunki, zdaje się, to wyliczył portal Wysokie Napięcie, że 5 milionów ton węgla mniej spaliliśmy dzięki fotowoltaice, zdaje się, w tym roku. To jest dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że tego węgla jest za mało. Także niestety, gdyby nie właśnie wizja Naimskiego i gdyby nie polityka PiS, którą on kształtował, OZE byłoby w tej chwili dużo więcej i bylibyśmy w dużo mniejszym kryzysie energetycznym, cenowym. I również jakby podział zysków w energetyce byłby inaczej rozłożony, bo więcej trafiałoby do kieszeni obywateli, a mniej do spółek energetycznych, które no de facto jakby najbardziej korzystają. To jest też ten element właśnie jakby tego, że nie zawsze coś, co jest dobre dla interesu państwa, tak jak to rozumie PiS, jest dobre dla ludzi, no bo powiedzmy Orlen w tej chwili ma rekordowe zyski, spółki energetyczne również mają bardzo duże zyski, bo dostają ogromne pieniądze na giełdzie za energię, natomiast rachunki płacą konsumenci. Mhm. No to też odejście Naimskiego to jest kwestia porażki wielkoskalowego atomu, o którym dużo się mówi, ale chyba jednak głównie mówi, tak? No bo on był zwolennikiem właśnie tych dużych, tradycyjnych budowy, tych dużych, tradycyjnych bloków elektrowni atomowych. Tego nie ma i wydaje mi się, że po Michale Kurtyce, który został zdymisjonowany w zeszłym roku, no to odchodzi ze struktur władzy, bo niekoniecznie z rządu, osoba bardzo popierająca tego typu rozwój właśnie polskiej energetyki wielkoskalowej, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe. Rzeczywiście, Naimski uważał, że jeżeli jesteśmy w stanie czymś zastąpić węgiel w dłuższej perspektywie, bo to nie może się stać zaraz, to jest to atom. I on też przewidywał, że to będzie gdzieś, no ten przesuwał tą datę, ale że to będzie gdzieś tam pod koniec lat 20., latach 30., latach 40. I promował dość aktywnie polski projekt elektrowni jądrowej i w mediach, i na panelach. No zobaczymy rzeczywiście, jak ten osierocony projekt sobie będzie dalej radził, bo właściwie nie ruszyliśmy się przez ostatnie 10 lat z tym za bardzo, także zobaczymy. Moim zdaniem największym wrogiem polskiego atomu jest polski atom, który po prostu jest jakoś, nie wiem, może ma jakąś klątwę na sobie, trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście nie będzie to łatwe, wydaje mi się. No tak, no teraz pewnie priorytet zyskają te rozmowy o inwestycjach w tak zwane SMR-y, czyli te mniejsze reaktory. No, o tym też się dużo mówi i zwolennikiem chociażby takiego rozwiązania jest właśnie Daniel Obajtek i Orlen, który inwestuje w tego typu technologię. Ja cię na koniec jeszcze chciałem zapytać, bo rozmawialiśmy dużo o takich szczegółach, no bo siłą rzeczy to są kwestie, o których coraz bardziej będą nas interesować, patrząc właśnie na cenę energii i na spadające temperatury, ale na koniec prośba o takie bardziej horyzontalne i szersze spojrzenie, mianowicie jak ta cała sytuacja, cały ten kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie twoim zdaniem wpłynie na transformację energetyczną, jeśli chodzi o te wielkie plany Unii Europejskiej, bo przed wojną jeszcze mówiło się o tym właśnie, że
że Europa w dłuższej perspektywie uzależni się zupełnie od surowców z Rosji, no i też, że to będzie tragedia dla Rosji, no bo nie będzie tych rynków zbytu. Niezależni. Tak, 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 uniezależni. I natomiast jakby teraz wydaje się, że to wszystko jakby została wciśnięta taka pauza, tak? To znaczy nawet mamy słowa Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, skądinąd znanego w Polsce, o tym, że możliwy będzie, że inaczej, że konieczne będzie, że możliwa jest konieczność powrotu do węgla po to, żeby uniknąć jakiegoś rodzaju rozruchów społecznych. Także wydaje się, że nawet osoba tak odpowiedzialna za przecież wprowadzenie tego europejskiego zielonego ładu, kiedy słyszymy coś takiego, no to nam się każe zastanawiać, czy w ogóle w tym równaniu, kiedy mamy do porównania bezpieczeństwo energetyczne, tak tradycyjnie rzecz rozumianą, a właśnie transformację energetyczną czy klimat, no to zawsze wygrywa to bezpieczeństwo energetyczne. W krótkiej perspektywie to rzeczywiście tak może wyglądać, natomiast bardzo istotnym dokumentem jest to, co już wspomniałem, Repower EU, to strategia ogłoszona przez Komisję Europejską w maju tego roku, dlatego że po rozpoczęciu wojny w Ukrainie długo nie było jasne właśnie, jakie będzie stanowisko, jak na to zareagujemy. Ta strategia bardzo jasno mówi, transformacja energetyczna nie zwalnia, transformacja energetyczna przyspiesza właśnie dlatego, że proszę bardzo, paliwa kopalne są niestabilne, politycznie, no, tak, przepraszam za słowo, trefne, dlatego że najczęściej pochodzą z krajów, które mają no, wątpliwe, powiedzmy, sytuację dotyczącą praw człowieka i są dyktaturami. No to pokazuje chociażby ostatni deal Unii Europejskiej z Azerbejdżanem. Z Azerbejdżanem. Właśnie po to, żeby uniknąć, uniezależnić się od Rosji, no to my zwracamy się w stronę innych reżimów, które no, też z prawami człowieka są na bagier. Tak jest. Także jeżeli się czyta Repower EU, to widać tam bardzo wyraźnie wizję tego, że Zielony Ład to jest autentycznie strategia Unii Europejskiej na najbliższe lata, tylko że to jest, tak jak mówię, perspektywa do 2030 roku. To jest jeszcze 8 lat. No nie jest tak długo, ale to jest już jednak jakiś taki, no, możliwość, mamy możliwość wzięcia głębszego oddechu. Natomiast to, co się będzie działo w najbliższych 2 latach, to jest trochę inna historia. Rzeczywiście tutaj wiadomo, że bezpieczeństwo energetyczne jest istotne, no i jesteśmy w stanie sobie pozwolić na różne rzeczy po to, żeby nie doprowadzić do jakiegoś załamania ekonomicznego i społecznego w Europie. Oczywiście na wszystkich rynkach i we wszystkich krajach uruchamianie ponowne elektrowni węglowych, czy jakby zwiększanie mocy elektrowni węglowych jest traktowane jako takie zło konieczne i ostateczne rozwiązanie, jakby coś takiego, że jakby jedyne, co można zrobić w ostateczności. No ale tak samo właściwie, nie wiem, Belgia czy Niemcy rozważają teraz, mimo tego, że wcześniej to był prawie temat tabu, przedłużenie funkcjonowania elektrowni jądrowych. I znowu tu nie chodzi o przedłużenie jakieś bardzo długie, ale na tych kilka kluczowych lat po to, żeby mieć po prostu więcej możliwości. To nawet niemieccy zieloni teraz zawsze mówili nie, a teraz jest tak, ale, to znaczy tak, jakby jest tam jakiś warunek postawiony, natomiast w żaden sposób się nie wyłączy tej możliwości. Jasne, no i też wydaje mi się, że Niemcom, które teraz naprawdę mają bardzo złą prasę, to może nawet dobrze by zrobiło coś takiego, dlatego że sytuacja, w której Niemcy wyłączają elektrownie jądrowe, a dalej działają elektrownie na węgiel brunatny, no jest jakby z punktu widzenia klimatycznego nie do utrzymania i dla wielu jest absolutnie nieracjonalne, jakby ciężko jest zrozumieć, jak to... No bo jest nieracjonalne. Jest nieracjonalne, tak. I moim zdaniem to miało bardzo negatywny wpływ w ogóle na obraz całej transformacji energetycznej, jakby wizji, której Niemcy są takim jakby no, czempionem światowym pod wieloma względami. I to nie tylko trafiało w Niemcy, ale też jakby w ogóle w wizję całą transformacji opartej na odnawialnych źródłach energii. Także ja przyznam szczerze, że osobiście bym się nie zmartwił, gdyby Niemcy rzeczywiście stwierdzili, że okej, te działające reaktory jeszcze mogą podziałać jakiś czas. Proszę bardzo, my tutaj jakby jesteśmy elastyczni i przyjmujemy racjonalne argumenty i będziemy szukać różnych rozwiązań. No ale oczywiście jakby długofalowy cel jest dalej taki, jaki był i zmniejszanie emisji jest jakby też tym, czym rozmawialiśmy o ewaluacji polityki, że jakby ważne jest to, żeby co jakiś czas sprawdzać, jaki to ma wpływ i jakby nie gubić tego klimatycznego elementu z oczu. Mhm. Także no, uważam, że jakby to jest bardzo istotne, że cały czas musimy patrzeć, jaki to ma wpływ. Oczywiście możemy sobie pozwolić nawet na krótkotrwały wzrost emisji, jeżeli na przykład potem
ostrzej będziemy ciąć emisję w następnych latach, czyli ten budżet węglowy jest tutaj istotny. Jeżeli w tym momencie potrzebujemy na przykład źródeł gazowych, myślę, że tak właśnie też myśli Unia Europejska, to dlatego, że potem będziemy je szybciej wyłączać. I to jest jakby też racjonalne i to jest również do obronienia jakby z perspektywy klimatycznej. Mhm. Tutaj postawimy przecinek, bo obawiam się, że do tematu będziemy musieli wrócić w najbliższych tygodniach lub miesiącach i na pewno wtedy z Kacperem będziemy dyskutować na przykład bardziej o kwestiach węglowych, czy o tym właśnie, jaka będzie decyzja Niemiec w sprawie przedłużenia funkcjonowania elektrowni jądrowych na terenie tego kraju. Na dziś bardzo Wam dziękuję i Tobie również. Tak, jeszcze tak, ostatnie jeszcze słowo. Chciałem ostatnie słowo, tak, ponieważ jest podcast, to szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale mam w rękach... Ci, co są na YouTubie, to widzą. To widzą, tak. Nową książkę Marcina Popkiewicza, Zrozumieć transformację energetyczną, pod tytuł Od depresji do wizji, albo Jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy. Długi to brzmi tytuł. Jak książka na te czasy. Absolutnie. I to jest książka, którą jestem, naprawdę mogę polecić z czystym sumieniem. Fantastyczna, bardzo przekrojowa, dużo kolorowych ilustracji. Daje naprawdę świetne podstawy i nawet więcej. Jakby przegląd tego, jak może wyglądać transformacja energetyczna i jakie są przed nami możliwości, z których możemy skorzystać. I dopasowane przede wszystkim do Polski. Także mogę śmiało powiedzieć, że jest to absolutnie najlepsza tego typu publikacja, która dotąd ukazała się w Polsce, porównywalna chyba tylko z takimi klasykami literatury anglojęzycznej w tym temacie, także bardzo, bardzo, bardzo polecam, wydana przez wydawnictwo Postfaktum, niestety nie nasza, ale tak czy inaczej myślę, że jako lektura na resztę wakacji bardzo godna polecenia. Super, polecam w takim razie książkę i też inne programy oraz teksty kultury liberalnej. Ja dziękuję bardzo Adamowi Józefiakowi, który wydawał i realizował nasz dzisiejszy program i dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. Do zobaczenia i usłyszenia już w następny piątek.